Diana, czy to normalne? Czemu nie powiedziałaś nam, że poszłaś do szatni? Szukałyśmy cię wszędzie. Diana, czy my mamy dzisiaj trening, czy nie? Dziewczyny, czemu ona nie odpowiada? Diana, czemu nie odpowiadasz? No bo nie jestem Dianą. A kto to był? Jana? Czy ona przedłużyła włosy? Dziewczyny, musimy szybko powiedzieć to Dianie. Musimy znaleźć Dianę. Ajs, jeżeli chcesz mieć fajny związek, musisz mieć czasem wolne. Pracujesz cały czas. Ale ja naprawdę potrzebuję kasy. Jakie wolne? Zgadzam się, pieniądze są ważne. Ale Ajs, musisz zrozumieć, że nie zwracasz wcale uwagi na Nat. No może masz rację. O, nauczyciel Mike. Ore ty, Ajs, a on tutaj patrzy? Nie, jeszcze nie. Ajs, musisz mnie jakoś schować. Jeżeli nauczyciel Mike mnie tu zauważy, znowu mnie zaczepi. Gigi, Patryk, Browiasty, dzisiaj lekcje wyrównawcze. Nie zdaliście testu. Ore ty, nauczycielu Mike, a ja się tak starałam. To źle się starałaś. O, Diana. Ajs, zrób mi gorącą czekoladę. O, Diana, też tutaj jesteś. Dzień dobry, nauczycielu Mike. Dzień dobry, nauczycielu Mike. Diana, źle napisałaś test, chodź tu. Starałem się pomóc. Dobra, ore ty. Dima, co chciałeś mi powiedzieć? Chciałem ci powiedzieć, że moja sałata się zmieniła, jest teraz bardzo ładna. Co zrobiła? Przedłużyła włosy i nie są zielone, tylko ciemne. Dima, przedłużone włosy są okropne. Moja Karina nic nie przedłuża, bo ja lubię naturalność. Nic się nie znasz, naturalność jest passé. Teraz można przykleić czy przedłużyć, można zrobić pełen tuning. Dima, zostańmy przy swoich opiniach. Moja Karina jest naturalna i piękna. Ajs, przynieś nam pizzę. Nauczycielu Mike, ja tak już nie mogę. Chodziłam na twoje zajęcia, co jest nie tak? Dwa błędy. Dwa błędy. Diana, możesz ciszej gadać o swoich błędach? Mamo, no to nie moja wina, że tak słabo mi poszło. To nauczyciel jest ostry. Nauczycielu Mike, jakie błędy popełniłam? Ja się dobrze uczę. To ja teraz rozmawiam z nauczycielem Mike'iem. O swoich błędach porozmawiasz później. Nauczycielu Mike, nie chcę być już nieśmiałą dziewczyną i nie zamierzam już tęsknić za treningami z moimi cheerleaderkami. Diana, nie ty decydujesz. Ja decyduję i twoja mama. Nie, nauczycielu Mike, ja też mogę decydować. Niedługo skończę 17 lat. Diana, no nareszcie. Diana, musisz to zobaczyć. Diana jest taka jak ty. Tak, to okropne. Przedłużyła włosy i założyła ubrania takie jak ty. Dziewczyny, czekajcie, rozmawiamy. Dziewczyny, rozmawiam teraz z nauczycielem Mike'iem. Nauczycielu, mówiłam ci, że nie zamierzam spędzać całego czasu na lekcjach nadrabiania zaległości. Mam cheerleadering, życie prywatne, chłopaka, przyjaciół. Tak, nauczycielu Mike, ona ma rację. Diana, możemy cię prosić? Cześć wam, uczniowie! Nauczycielu Mike, mówiłam ci. Oh my god, co to? Właśnie o tym mówiłyśmy. I Laila też. Ajs! Szczury, co jest? Nie jesteśmy szczurami, jesteśmy myszami. A, myszami. Co zamawiacie? Gorąca czekolada. Jana, patrzą na nas? Oh my god, Diana tak na nas patrzy. Dziewczyny, co jest? To peruki? Tak właściwie, to przedłużone włosy. Szczury, cześć. Nie rozumiem, co to jest? Kopiujecie mnie? Diana, tak, dokładnie tak. Chyba widzę potrójnie, trzy Diany. Ile gorących czekolad, dwie, trzy? Ajs, żadnej. Dziewczyny, co to wszystko znaczy? Zdecydowałyście się ukraść mojego smajla? Diana, po co komu twój smajl? Diana, 20 osób nazwało mnie dzisiaj Dianą. Jesteśmy bardzo podobne. Nie rozumiem, czemu przedłużyły włosy, oszalały? Będę je mylił z zieloną. Co, to tak samo przedłużyła włosy? Tak, dokładnie. Patryk, ja też chcę przedłużyć włosy. Mówiłeś, że ci się to nie podoba, tam jest klej. I co? Halo, czy mogłabym się umówić na przedłużanie włosów? Jutro? Patryk, nie pozwól jej przedłużyć włosów. A czemu? Widziałeś, Julie dwa razy przedłużyła i może być łysa. Czy cię słyszałaś? Można łysieć. Patryk, co z tego? Już się zapisałam. Dziewczyny, a skąd wzięłyście te spódniczki? Z szatni? Nie, Diana, nie stamtąd. Pójdę sprawdzić. Sprawdzaj. Dziewczyny, idziemy. Diana, to okropne. Ajs, zrobisz gorącą czekoladę myszom? Dziewczyny, przestańcie w chórze gadać. Jestem tu jeden. Jedno zamówienie naraz. Dobrze, jak chcesz, Ajs. Tylko nie nazywaj nas Dianą. Może wyglądamy podobnie, ale jesteśmy zupełnie inne. Lepsze. Oh my god, jak zobaczy to mój dziadek, to straci przytomność. Karina, jesteśmy super, jesteśmy bombami. Wysłałam już zdjęcie do Dimy. On jest w szoku.
ale my wyglądamy jak Diana. No wiesz, ty kochasz Dimę, ale ja... A ty kochasz Kewa, dlatego będziemy najlepsze, najfajniejsze, po prostu najwspanialsze. Racja, najfajniejsze, a wyglądamy jak Diana, Kew tego nie doceni. No nie rozumiem, kto poszedł do toalety na parterze? To toaleta dla sportowców! Halo, kto tam jest? Faceci, wyłazić! Chłopaki, ja już dłużej nie wytrzymam, jak będzie wokół mnie ploma, to nie moja wina. Halo, kto tam jest? Wyłazić! Tam są koszykarze, zobaczą nas. Karina, jesteśmy fajnymi laskami. Mój były, Smajlik, opuści szczękę do ziemi. Chodźmy, zielona. Długo tam będziecie siedzieć? Co, koszykarze, nie potraficie wytrzymać? Myślicie, że można szybko wyczesać takie długie, wspaniałe włosy? Smajl, zobacz, co straciłeś. Są jak Diana. Jestem w szoku. No, Karina wygląda ładnie. Jestem w szoku. Jana i Laila to prawdziwe szczury. Zrobiły to celowo, żeby mnie rozzłościć. Diana, nie tylko one to zrobiły. O, króliczki, cześć! Co sądzicie o naszym nowym wyglądzie? Nic nie mówcie. Wiemy, jesteśmy niesamowite. A co to było? Diana, to jakiś bałagan. Dziewczyny, ja też bym chciała mieć długie włosy, ale nie zrobiłabym czegoś takiego. Ja też nie. Dobra, dziewczyny, chodźmy się przebrać. Będziemy teraz mieć trening. Może to odwróci moją uwagę od tego wszystkiego. Nie podoba mi się to. Diana, to my dzisiaj mamy trening? Tak, dziewczyny, tak. Ojc, nasze dziewczyny zaraz przyjdą. Zrobim też latę. Kev, ona nadchodzi. Moja brunetka. Oh my god, lepiej było w zielonym. A kto tam za nią lezie? Cześć, Dima. Cześć, Kev. I jak? Wspaniale, prawda? Co ty tam mówiłeś, że kochasz naturalność Kariny? Zobacz, jaka naturalna. Kev, powiedz coś. Co sądzisz? Jesteś straszydłem jak ta dziewczyna z filmu Ring. Kev, czemu jesteś taki niegrzeczny? Karina zrobiła to dla ciebie. Cała to jesteś taka ładna, wyglądasz jak Diana. Dima, tylko nie porównuj mnie do Diany, proszę. Kev, nie spodziewałam się tego po tobie. Jestem za naturalny pięknem. Obetnij i odfarbuj. Zielona, czemu mnie przekonałaś? Co mam teraz zrobić? Wydałam tyle pieniędzy. Patryk, zobacz, wszystkie dziewczyny przedłużyły włosy, a ty mnie zniechęcasz. Dobra, Gigi, jak chcesz, to przedłuż. Patryk, podobają mi się te dziewczyny, może mam jakąś poderwać. Brawiaste, a co z Julie? Julie nie ma przedłużanych włosów. Patrz na nie, wszystkie mają. Dziewczyny, jak tak można? Czy wszyscy zrobili to celowo? Co się stanie, jak jutro zrobię nową fryzurę? Czy wszyscy zrobią to samo? Tak, Diana, to trochę dziwne. Dziwne, Nat? Tego już za wiele. Dziewczyny, postanowiłam. Jutro idę do salonu i przefarbuję włosy natęczowo. Nie skopiują tego. Diana, nie rób tego. Nie psuj włosów z powodu tych kurczaków. Twoje włosy są naturalne, a ich są przedłużane. Diana, a jak przedłużę włosy, będziesz mieć coś przeciwko? Nie, Mary, nie będę miała nic przeciwko. Ale zrób sobie inny kolor, na przykład blond. Tak, tak, Mary, idź przedłużać. O ile chcesz stracić włosy? Stracić włosy? A co myślałaś? Muszą być konsekwencje. Dobra, dziewczyny, chodźmy na trening. Wiecie, nie jestem już nieśmiałą dziewczyną. Jesteś, Diana, jesteś. Dziewczyny, to tylko lekcje nadrabiania zaległości. I faktycznie moje relacje z mamą są coraz lepsze. Tak bardzo lubię siebie. Dziewczyny, weźcie kasę i przedłużcie jutro włosy, tak jak ja. A jak mama mi nie pozwoli? Ja nie chcę psuć swoich włosów. Dajcie spokój, patrzcie na moje ładne włosy. Przedłużcie też swoje, będziemy takie ładne z długimi włosami. Dobra, spróbuję przekonać mamę. Blondie, mogę założyć perukę, nie chcę przedłużać. Stella, nie zrozumiałaś mnie, jutro cię widzę z przedłużonymi włosami. Hej, żaby, wychodźcie, króliczki idą na trening. Już idziemy. Maskotko, podoba ci się moja nowa fryzura? Zerowy efekt, cała szkoła ma takie włosy. Co? Blondie, chodźmy. Tak, dziewczyny, myślimy tylko o treningu. Żaby? Wy też? Nie jesteśmy wami, jesteśmy żabami. My jutro też przedłużymy włosy. Dziewczyny, one chyba nie słyszały, że jak się urodzi jako oryginał, nie umiera się jak kopia. Cześć, maskoto! Gotowy na trening? Hej, dziewczyny! Diana, widziałaś? Połowa szkoły przedłużyła włosy! Trudno odróżnić jedną od drugiej!
Przestań, myślmy o treningu, a nie o przedłużanych włosach. To już nie szkoła cheerleaderek króliczków, to szkoła klonów Diany. Pewnie jutro będzie jeszcze więcej fałszywych Dian. Dobra, będę myślał tylko o treningu. Tak, dziewczyny? Raz, dwa, trzy. Wygrana! Króliczki są fajne! Króliczki są najlepsze! Króliczki odniosą sukces! O, kochanie, to wreszcie ty! Diana, dzisiaj myliliśmy cię z innymi dziewczynami. Ciężko poznać, kto jest kto! Wygrana! Cześć, Smiley, ja też jestem w szoku. Wszystkie przedłużyły włosy i założyły ubrania jak ja. Co one mają w głowach? Tam jest tylko siano i super glue. Diana, może to jakaś zemsta? Timur, to nie zemsta, to głupota. Sądzę, że Diana musi zebrać je wszystkie i powiedzieć im, że muszą przyjść jutro takie, jakie są. A widzieliście żaby? One też przedłużyły włosy. Widziałyśmy, widziałyśmy. Smiley, a może wszystkie się w tobie zakochały? Mogą sobie je przedłużać nawet do stóp, ale nie będą tobą. Smile, to takie słodkie. Diana, musisz zebrać je wszystkie i powiedzieć im, że jutro muszą przyjść takie jak dawniej. Poczekaj, Mary. Diana, a może to fajne, że one chcą być takie jak ty? Racja, Diana, jesteś taka fajna. Wiesz, kiedy idziesz i spotykasz swojego klona, to nie jest fajne. No dobra, rozumiem. To co mam zrobić i zaakceptować to? Nie, musisz pokazać im gdzieś miejsce. A my pomożemy ci to zrobić. Kochani, co o tym sądzicie? Mam to tak zostawić? Czy może mam być indywidualnością? Indywidualność. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Pa, pa!